Zadanie piąte. Przeczytaj liczby. Zanim przejdziemy do wykonania tego zadania, musisz wiedzieć, że kalkulator zamiast przecinka wyświetla kropkę. A skoro to wiemy, przejdźmy do odczytania pierwszej liczby. Przed przecinkiem stoi liczba 12. Mamy więc 12 całości. Zapisuję 12. Potem mam spójnik i, po którym dodaję liczbę stojącą po przecinku, czyli 7 dziesiątych. Dlaczego dziesiątych? Bo tak jak dziesiątka ma jedno zero, tak ten ułamek ma tylko jedno miejsce po przecinku: i 12,7. Przykład drugi. W miejscu całości mam 0. Wobec tego od razu przechodzę do tego, co jest po przecinku, a mam tu liczbę 3401. Zapisuję więc 3401 dziesięciotysięcznych. Bo tak jak liczba 10 tysięcy ma 4 zera, tak nasz ułamek ma 4 miejsca po przecinku. Ostatni przykład: 4,09. Zaczynamy od całości, czyli 4, i dodajemy spójnik i, a potem liczbę znajdującą się po przecinku, czyli 9 setnych. Dlaczego setnych? Bo tak jak liczba 100 ma dwa zera, tak ten ułamek ma 2 miejsca po przecinku. Zadanie rozwiązane. Zapraszam do dalszego wspólnego rozwiązywania kolejnych zadań i wspólnej nauki.